Cześć, z tej strony Cyfer i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Cyfer i przypominam oczywiście, jeśli wy też chcielibyście się przywitać na początku filmu, to wasze filmy z przywitaniem proszę wysłać na maila, którego macie w opisie. No ale przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Moi drodzy, jeśli kiedykolwiek brakowało wam książek do enchantowania, w sensie tych zaenchantowanych na bardzo fajne enchanty czy jedzenia, to ten odcinek jest jak najbardziej dla was, ponieważ dzisiaj wam pokażę sposób, jak bezproblemowo zdobywać przedmioty pokroju książek z Mending. Czyli taki widok, po zastosowaniu metody, którą wam dzisiaj pokażę, po pewnym czasie awczenia i wykonywania w sumie jednej tylko czynności, która nie wymaga za wiele, będzie dla was jak najbardziej codziennością. Także może powoli ruszmy ścieżką, którą przygotowałem dzisiejszego odcinka, do miejsca docelowego, w którym też przygotowałem cały mechanizm, ponieważ to jest oczywiście odcinek z mechanizmów. Część z was może pamiętać, że w zeszłym roku też wrzuciłem o tym odcinek. Stąd już powinno być to widoczne. Widać jakiś domek kolorowy. Widać tam jakiś redstone. Cyfer, co to kurde może być tak naprawdę? Powiedz nam. Moi drodzy, to jest farma ryb, tak? To jest farma ryb wersja 2.0. Jak pamiętacie, rok temu nagrałem wersję 1.0. Jednak od tego czasu weszło parę aktualizacji Minecrafta. Jedna lub dwie, jakoś tak. No i niestety naszły zmiany, które wymagały modernizacji naszej farmy. Ja od czasu do czasu bawię się redstone'em, jak to mówiłem. I nareszcie, po pewnym czasie, udało mi się odkryć, jak naprawić tak naprawdę naszą farmę i jak sprawić, żeby ona znowu funkcjonowała. Także na pierwszy rzut oka to jest tyle. Więc może zacznijmy od opisu. Tak właściwie, czemu tu jest notblock? Każdy z was może zapytać. No, powiem wam, że sprawa jest naprawdę prosta, ponieważ dawniej zamiast notblocku mogliśmy użyć także płotka, czy też trapdoru żelaznego, ponieważ on miał podobne zastosowanie. W momencie, kiedy na nie klikaliśmy, po prostu wędka jakby się nie chowała, a jedynie zostawała unieruchamiana w miejscu. Niestety z nadejściem ostatnich wersji zostało to zmienione w Minecrafcie i już wędki nie można bukować na takich samych przedmiotach jak dawniej, co mogę wam pokazać w tym momencie teraz. No, furtka raczej nigdy nie spełniała tego zadania, no ale możecie zacząć, że płotek. Zawsze będziemy cofać tą wędkę, a jeśli chodzi o node block, no to w momencie, kiedy postawimy sobie node block, wędka nie zostanie wyrzucona. Czyli jeśli zarzucimy wędkę i będziemy następnie klikać na ten node block, to wędka nam się nie schowa. No ale dobra, to może wam pokażę, jak działa cała farma. W celu tym właśnie przejdę na game moda 0 sobie. Tylko pozwolę wyłączyć sobie potworki, żeby nic w razie czego nas nie zjadł tutaj, bo by było naprawdę przykro. Także weźmy sobie jedną z wędek. Takie wędki zapewniają nam to, że nieważne tak naprawdę ile byśmy łowili, to wędka się nigdy nie zepsuje, ponieważ ma mending. A wędkę z mending w sumie powiem wam, że bardzo prosto uzyskać samego łowienia nawet zwykłą, czystą wędką. Jak widzicie, shulker box w tym momencie jest pusty, no więc zarzucamy nasz spławik. Trzeba oczywiście pod dobrym kątem to zrobić. I w tym momencie już łowimy, także złówmy sobie jakiś przedmiot. I przejdę do opisów, dlaczego to w sumie działa, no i na jakiej zasadzie to działa tak naprawdę. Tylko w tym momencie trochę głośno jest, także ja się na chwilę dosłownie zamknę. No, niestety moi drodzy, jak widzieliście przed chwilą, nie powiodło nam się. Farma ma około 50% skuteczności, czyli około 50% przedmiotów jest wyławianych, a 50% przedmiotów jest niestety traconych. No cóż, prawdopodobnie nie da się już lepszej stworzyć. Kiedyś to było praktycznie 100%, traciliśmy około 1% przedmiotów. W tym momencie, jak to mówię, to jest takie 50% szans, że przedmiot zostanie wyłowiony. Nadal to jest naprawdę duży procent. O, jak widzieliście, właśnie w tym momencie złowiliśmy skórę. Czyli naprawdę fajna sprawa, jeśli ktoś chce sobie zrobić enchant na jakimś serwerze lub gdzieś, to taki sposób na pewno da i dużo mu ułatwi tą sprawę, ponieważ tym sposobem też możecie złowić skórę. A także możecie właśnie złowić książki takie jak Mending, Protection 4, Efektywność 5 i tak dalej. Takie książki są jak najbardziej do złowienia. Ja to stosowałem kiedyś na moim save'ie właśnie ostatnimi czasy. Okej, moi drodzy, także w tym momencie rozpoczynamy timelapse, który potrwa w sumie 5 minut. Zobaczymy,
ile ryb tak naprawdę uda nam się złowić przez 5 minut. Oczywiście korzystam znowu z tej najlepszej wędki, także po timelapsie chyba pokażę wam, jak zbudować tą całą farmę ryb. Jednak już raczej się nie odezwę w czasie tego całego filmu, z racji, że to będzie po prostu pokazanie od zera, jak to jest zbudować, więc ja się z wami już pożegnam na ten moment. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Oczywiście przypominam o zostawieniu łapki, jeśli ktoś by chciał. Można też zostawić suba, jeśli ktoś nie subskrybuje. Dzwonek. Takie tam bzdety. Także do zobaczenia. We'll be right back.